Jest już z nami w studio pan Krzysztof Kostowski, prezes, założyciel i największy akcjonariusz firmy Playway. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No, dzisiaj mamy dosyć interesującą sesję. Kurs akcji Playwaya przed południem rósł o prawie 5% do 71,6 zł. To jest rekord notowań. Kapitalizacja spółki skoczyła do 472 milionów złotych. Panie prezesie, nad iloma grami teraz pracuje grupa? Jakich premier, ilu premier możemy się spodziewać w tym roku? Teraz jest ponad 50 gier w produkcji. Mhm. Myślę, że w tym roku może być około 30 premier. Są to różne premiery i gry mobilne, pecetowe, konsolowe, a nawet 22 stycznia, czyli za kilka dni, rusza nasz pierwszy Kickstarter na grę planszową. Mhm. Więc dotykamy wszystkie aspekty takiej rozrywki i komputerowej, a też już nawet nie do końca. Proszę wyjaśnić nam, co to znaczy rusza pierwszy Kickstarter na grę planszową. To czyli znaczy tak, zbiórka taka. Tak, zbiórka kickstarterowa. Do tej pory specjalizowaliśmy się w zbiórkach kickstarterowych na gry komputerowe. 13 takich zbiórek, teraz 13 jest w trakcie, już zebrała swój jeden z pułapów, taki podstawowy. Mhm. I to są zbiórki, dzięki którym teoretycznie ustalamy jakieś stepy, na które jeśli darczyńcy dadzą dodatkowe pieniądze, to my na przykład dodamy dodatkowe feature'y. Prawda jest taka, że Kickstarter już dzisiaj jest głównie narzędziem marketingowym, tak. Dlatego go głównie używamy. Mimo, że w 13 zbiórkach już 650 tysięcy dolarów udało się zebrać, to ważniejsze od pieniędzy jednak jest ten marketing, który pozwala tym grom iść na cały świat. Bo co jest ważne u nas? Praktycznie duża większość gier dystrybuowana jest przez nas bezpośrednio. Nawet jeśli to jest spółka zależna, których mamy obecnie 28, to i tak ona korzysta z naszego konta i z całej infrastruktury, czy z Facebooka, czy z konta. I to jest ważne, że bardzo rzadko korzystamy z wydawców. Wszystkie pieniądze idą do nas bezpośrednio. Oczywiście, że zespoły też mają jakiś udział w zyskach. Jeśli to jest spółka zależna, na przykład Agony, mamy 78% w spółce, czyli nie mamy 100%, ale to wszystko przechodzi przez nas i my jesteśmy dystrybutorem i wydawcą. Mhm. A czy zdradzi pan, co to będzie za gra planszowa? To będzie UBOT. Już nawet wczoraj informację na stronie puściliśmy, czyli specjalnie powołana rok temu spółka zależna, która bierze największe hity nasze z gier pecetowych. Tak. I przekonwertuje to na gry planszowe. Gry planszowe na Kickstarterze są często zdarzają się dużo większymi hitami zbiórkowymi niż gry pecetowe. Nawet z Polski są tematy, które osiągały kilka milionów złotych. I jest to też takie dopełnienie marketingowe. Taki UBOT na pewno pomoże też w wersji naszej pecetowej i mobilnej. Jest to nasz brand, który pokazujemy w różnych postaciach. Wspomniał pan o grze Agony. Inwestorzy i gracze czekają na tę grę. Kiedy możemy się spodziewać premiery, pani prezesie? Premiera przez dewelopera została zapowiedziana na koniec marca. Na razie wszystkie ślady wskazują na to, że grę mamy skończoną obecnie. Obgrywamy ją na wszystkie różne sposoby. Czekamy głównie na aprobale Sony, Microsoftu i Steama. I to są tak naprawdę główne znaki zapytania, czy wszystko nam się uda na czas. A jakie są oczekiwania? Jak w ogóle Agony wygląda na wishliście Steama właśnie? Na wishliście Steama on już informowaliśmy, że on przebił 160 tysięcy. To jest wynikiem bardzo, delikatnie mówiąc, bardzo dobrym. A zgodnie z analizami poprzednich trzech dużych naszych gier, gdzie informowaliśmy o każdym stepie od momentu premiery, czyli 911, Car Mechanic, Gold Rush, informowaliśmy, z jaką wishlistą zaczynamy, jak idzie premiera, jak po trzech dniach ile udało się zebrać pieniędzy, wyszła jedna prawidłowość. Z reguły wishlista startowa, od której startujemy z dnia premiery, sprzedaje się 3 razy w ciągu kwartału. Tak było w przypadku trzech poprzednich gier. Jeśli przyjąć by na przykład, że do premiery Agony mielibyśmy 170-180 tysięcy wishlisty, to czysto hipotetycznie, tylko 600. To idąc z tym, mogło być 600 tysięcy w kwartał, a mówimy tylko o grach pecetowych, a Agony akurat będzie jeszcze dodatkowo na konsolę, która w przypadku takich tematów jak Wiedźmin z reguły była większa niż rynek pecetowy, więc trudno mi powiedzieć, jaka będzie sprzedaż, bo nie wyrokujemy tego, ale mamy nadzieję, że to będzie ciekawy tytuł w naszym portfolio. A Agony na konsolę to jest jeszcze perspektywa tego roku, tak? Naraz właśnie. Naraz, okej. Tak. Czyli
PC, konsola jednego dnia. Mamy nadzieję, że to się właśnie uda jednego dnia, że nie trzeba będzie rozdzielać tej premiery po parę tygodni, bo w poprzednich grach, na przykład Car Mechanic, to rozdzielamy prawie o rok na przykład. Może się okazać, że jest rozdzielona z lipcowej, na przykład na połowę tego roku premiera konsolowa Car Mechanica. Z Agony nie chcieliśmy tego robić, jest to tytuł oparty o fabułę i on powinien iść na raz. Mhm. Agony ma na wishliście 160 tysięcy, a które, panie prezesie, jeszcze nowe gry, premiery, gry czekające na premiery są dosyć wysoko na tej liście, mają dosyć... Więc tak, House Flipper bardzo ładnie się wybija, bo on ma około 70 tysięcy, już chyba raportowaliśmy, idzie w te kierunki. Ubot też ma takie silne 40 tysięcy prawdziwych fanatyków z łodzi podwodnych. Fajnie wyglądają niektóre nowo pokazywane gry, które rosną. Nie informujemy na przykład o Contraband Police grze spółki zależnej, którą otworzyliśmy chyba około 2 miesięcy temu, ale rzeczywiście wykres tam, schodki, które tam są pokazywane, są bardzo obiecujące, ale jeszcze nie załapało się nasze top 10, no bo gra jest tylko od 2 miesięcy, a z reguły inwestorom pokazujemy top 10. Cały czas ja słucham inwestorom, jakie są oczekiwania, co powinniśmy raportować. Myślę, że ja chyba jako jedyna spółka raportujemy w ogóle coś takiego jak już listy, pełną informację co miesiąc i słuchamy. Jeśli będzie wizja na przykład jakiejś zmiany, poszerzenia listy, nie tylko 10 gier, a na przykład 20, pewnie będziemy to wprowadzać. Panie prezesie, spółka Playway miała bardzo dobre wyniki w trzecim kwartale, to głównie zasługa debiutu, tak, premiery gry Car Mechanic edycja 2018. Jak sprzedaje się ta gra? Jakie są oczekiwania? Czy będą dodatkowe, kolejne płatne dodatki do tej gry? Cały czas wypuszczamy płatne dodatki. One w poprzednich edycjach były dużo rzadziej. W poprzedniej edycji były na przykład co 3-4 miesiące, wychodziły dosyć nieregularnie. Teraz jest tak, że staramy się, żeby wychodziły co miesiąc albo dwa. Mam nadzieję, że już w poniedziałek będzie kolejny dodatek Bentley wypuszczony. Za miesiąc, za 2 miesiące będzie Pagani, Porsche będzie. Duże marki, które będą wypuszczane sukcesywnie. Co ważne, nowa edycja sprzedaje się po pierwszych miesiącach, z tego co ja patrzyłem, około 4 razy lepiej. Niż to z roku 2015. A zyskowność dzięki temu, że są dużo płatnych dodatków, już było na start, jest około 5 razy większa. Na szczęście inwestorzy mogą sobie wszystko śledzić po Steam Spy'u, bo on w miarę dobrze przekazuje informacje, badając Steamową sprzedaż. To tak jak wspomniałem, w trzecim kwartale, panie prezesie, spółka miała 16 milionów złotych przychodów, rok temu tylko 4, a zysk wyniósł 7,6, rok temu w trzecim kwartale 1,7 miliona złotych. Jak pan prezes ocenia, jaki był czwarty kwartał, jaki w ogóle był 2017 rok? Ja nie oczekuję tutaj cyfr, ale czy jesteście zadowoleni z ubiegłego roku? Ja jestem zadowolony. Myślę, że spełniłem oczekiwania wielu analityków. Z drugiej strony doniosłem w Game Devie, co nie jest standardem, to co w miarę się podpisałem. Prognozy w czwarty kwartał. Trzeba nanieść tak, że po pierwsze był Car Mechanic, który się bardzo stabilnie sprzedaje, bo my po pierwsze sprzedajemy go samemu na Steamie bez pośredników, po drugie bardzo mocno reklamujemy. A po drugie Gold Rush doszedł, czyli spółka z grupy Playway wydała duży temat, który też zgodnie z tym, co wskazuje Steam Spy, dosyć dobrze się sprzedał. Dlaczego są takie duże zyski już w pierwszym kwartale? To jest u nas ciekawe, że ja cały czas, mimo że weszliśmy na giełdę, u nas się nic nie zmieniło. Ja nie zmieniłem swojej postawy i cały czas chcemy, żeby to były optymalne budżety produkcji. I Car Mechanic już pierwszego dnia wyszedł na swojej 2,5 roku, będzie tylko zarabiał na czysto. I podobnie było to w Gold Rushu, podobnie w 911, czyli ten system, że my zakładamy z chłopakami, z deweloperami spółki zależne, działa. Oni się starają, żeby ta gra w optymalnych kosztach powstawała, ale i dzięki temu też zyski są możliwe już pierwszego dnia. A ile kosztował Car Mechanic edycja 2018? Car Mechanic był oczywiście bardzo rozsądnym kosztem znowu. Bo na zyski, które generuje, on kosztował około 700 tysięcy złotych. Czyli bardzo mało, jak na to, co się dzieje. Gold Rush, myślę, że to były kwoty rzędu około 500-600 tysięcy. Tu jest spółka zależna, więc mogę troszeczkę się mylić, ale gdzieś te zakresy. Czyli to cały czas nie są kwoty, do których czasami nas rynek przyzwyczaja, że gra musi kosztować 10 milionów złotych, żeby zarobiła, miała przychodu 12. Nie, może czasem kosztować 700 tysięcy, żeby miała przychodu 15. Wiem, że zarząd nie daje prognoz na 2018 rok, ale jakie są
oczekiwania zarządu? Czy ten rok będzie dużo lepszy od 2017? Jakich dynamik o prognozach spodziewać? Oczywiście ja nie mówię, chciałbym, żeby akcjonariusze sami sobie to podeszli do tego, ale można coś wyliczyć. W zeszłym roku mieliśmy 911, Gold Rush i Car Mechanic. Tak. Tylko, że Car Mechanic już był w 5 miesięcy roku zaliczył, a Gold Rush chyba tylko 1,5 miesiąca. W tym roku te trzy gry cały czas będą się sprzedawały. To są gry oparte na symulatorach, czyli one są dosyć stabilna sprzedaż. A na te trzy gry o stabilnej sprzedaży, mimo że tam miały premierę, to tu jednak będą cały rok sprzedaży i jeszcze nałoży się 12 fajnych premier, które ja prognozuję. Moim zdaniem U-Bot może być bardzo ciekawą premierą. Konsolowy, no Agony oczywiście. Mm-hmm. Będzie Phantom Doctrine, będzie 911 też. No, powiedzą o dalszych krokach, chociaż 911 już miało premiery swoich konsolowych edycji i mobilnych na końcu zeszłego roku. A to mogę się pomylić, to był ten. Dobra, w każdym razie już konsole zaliczyło 911, Car Mechanic i Gold Rush będą zaliczały w tym roku. Panie prezesie, a czy pracujecie nad taką dużą grą, czy raczej będziecie kontynuować tę strategię, że lepiej jest robić najważniejsze jest u nas, że tam nawet nie chodzi o kilkanaście. Są już specjalne zespoły preprodukcyjne, które robią preprodukcję i pokazują grę, której de facto nie do końca jeszcze my ją posiadamy. Mamy dopiero ją w planach. I pojawia się pytanie, nawet mając taką preprodukcję, co z nią zrobić, jak pokazać? Nie ma Steam Greenlighta. Na szczęście tu przychodzi nasz Facebook, 220 tysięcy userów aktywnych, gdzie my pokazujemy taką grę na naszym Facebooku. Feedback. I mamy feedback tak naprawdę w ciągu 5 godzin. Ja już wiem, czy my potrzebujemy jeszcze jeden film z tej gry, czy już to czy nam wystarczy. Czy odłożyć. I to jest bardzo ważne, dlaczego ten Facebook był u nas budowany przez tyle lat, mimo że nie wszystkie firmy, delikatnie mówiąc, postawiły na tą drogę. My postawiliśmy, bo wiadomo było, przynajmniej ja już od dłuższego czasu, bo plotki chodziły po rynku, że testowanie gier z Steam Greenlightem kiedyś odejdzie. No i odeszło w zeszłym roku i my byliśmy na to przygotowani. Każdy nasz zespół praktycznie, jak ktoś wejdzie na naszego Facebooka, którego polecam śledzić, myślę, że co raz na tydzień staramy się jakąś nową grę pokazać. I od razu można zobaczyć, jakie jest głosowanie. Czy ludzie tego chcą, czy chcą więcej informacji, czy już zadecydowali, że tak, albo zadecydowali, że nie. W tej chwili w grupie jest zespołów deweloperskich. Ile jest tych spółek zależnych, panie prezesie? Spółek w grupie, jako spółek pod nami jest 28. Jest też około 20 zespołów wewnętrznych. A co najciekawsze, niektóre spółki zależne poszły tym samym torem. I mają swoje zespoły. I mają swoje zespoły. Ja rozumiem, panie prezesie, że każdy zespół deweloperski, każda spółka zależna pracuje nad określoną grą, określoną liczbą gier. Tak, ale jeśli włodarze danej spółki będą chcieli iść danym torem, co ja oczywiście rekomenduję, no to później mają tak samo jak my kilka spółek. Mhm. Spółka Ultimate Games czy Movie Games, one już mają pod sobą około przynajmniej po 5 zespołów, których już nie do końca wliczamy w naszą strukturę, a de facto są zespołami z grupy. Panie prezesie, zdaje się, że wkrótce będzie debiut spółki waszej zależnej na Nukonek. Co to za spółka? Tak, jedna spółka ECC z naszego portfela, z grupy będzie debiutowała. Możliwe też, że... Jakie ona ma gry? Czym to będzie tak, to będzie gra Drift 19, oparta całkowicie na drifcie, połączona z częściami z Car Mechanica. Czyli cały czas staramy się, żeby ten marketing, żebyśmy wydawali sami grę, musimy mieć naprawdę dobry pomysł na marketing. Nie zdajemy się na przypadek. Tutaj rok temu został wypuszczony film, jeśli ktoś śledzi akurat naszego Facebooka, gdzie w momencie driftu samochodu można było w nim sobie pogrzebać a la Car Mechanic. Ten film do dzisiaj ma ponad 10 milionów wyświetleń. Chyba 10 tysięcy komentarzy, on się rozrósł, ten jeden, powiedzmy, komentarz dosyć mocno i on dał jasny sygnał. Powinniśmy robić taką grę. I do tej gry stworzyliśmy cały zespół, bo to już widać, że to jest poważny temat. To nie będzie gra jakaś rozgrzewkowa. Dalej już nie nagłaśnialiśmy tego, żeby, powiedzmy sobie, za głośno o tym nie robić. Teraz już, jak jesteśmy już w połowie tej gry, rzeczywiście zaczynamy ją nagłaśniać i w tym miesiącu chyba będzie już tak mocno ruszał marketing tej gry, a my chyba zaczniemy wykazywać już powoli drift na naszej wishliście. A ile macie udział w tej spółce? I czy Playway będzie sprzedawał akcje, czy nie? Czy zachowa te udziały? Z reguły my nie jesteśmy funduszem, więc z reguły my nic nie sprzedajemy. Staramy się. Jeśli zespół na przykład wypełnia wszystkie nasze zasady, to nie mamy żadnej podstawy, żeby z niego wychodzić. Mamy taki swój zbiór zasad, około 5 stron, gdzie rzeczywiście zespoły muszą się zgodzić z tym, jeśli chcą być w naszym grupie.
pewnie czasem będzie tak, że jakiś zespół nie będzie się z tymi zasadami zgadzał i my będziemy tylko z nimi na jakiś czas. Wtedy na przykład może się zdarzyć, że na przykład sprzedamy udziały, bo mają na przykład inne podejście do wydania gier. Na przykład będą chcieli zawsze z wydawcą iść, gdzie my nie do końca to rekomendujemy, bo sami chcemy, mamy swoją mocną sieć. Myślę, że jesteśmy dzisiaj silniejsi niż jeden wydawca na świecie średni, więc dlaczego by mieć się z kimś dzielić? Już nie chodzi nawet o pieniądze, ale know-howem, marką i wszystkim. Panie prezesie, a czy kolejne spółki zależne też będą debiutować na Newconnect? Czy to zdarzy się w tym roku jeszcze? To jest tak. Jeśli spółka rzeczywiście ma pod to dobry plan, chce to zrobić, zespół rzeczywiście do tego dążył od wielu lat, nawet do nas przychodząc, mówił, że ma taki plan, to my nie, ja się nie stawiam tu w tym temacie i tak naprawdę idziemy z nurtem. Jeśli taka jest ich wola, to są twórcy gier. Wszystko musi być tak, jak oni jednak mają to wymarzone, ale mają ku temu podstawy. Żeby to były wejścia, które są poparte czymś, jakimiś wishlistami, dobrymi premierami, to oczywiście będziemy wspierać, dawać tu zielone światło. Na przykład zespół od Gold Rusha już mówi o tym, że rzeczywiście to było ich jakieś dążenie, marzenie i chcą iść w tą stronę. Tak samo 911 Operator, który bardzo duży sukces w zeszłym roku zaliczył, też będzie się w tym roku chciał wybierać się na giełdę. Widzą, po prostu my musimy widzieć, że wejście na giełdę to nie jest tylko wejście na giełdę po pieniądze, tylko jakiś rozwój. Mhm. Oni jasno mówią nam, że tak, to oznacza, że my będziemy robili nie jedną grę, tylko pięć, bo będziemy widzieli wycenę naszych udziałów i na tym nam bardzo zależy. A czy będziecie kupować udziały w kolejnych zespołach deweloperskich, w kolejnych spółkach? Zgłaszają się kolejni deweloperzy? Cały czas. Jak przejrzeć nasze raporty ESPI, to praktycznie każdego miesiąca dwie kolejne spółki dołączają do grupy. Myślę, że tam każdego kolejnego miesiąca postaramy się o dwóch kolejnych informować. Każda spółka musi być przygotowana. Nie inwestujemy, jeśli przychodzi jakiś podmiot do nas, grupa ludzi, my musimy najpierw znaleźć naprawdę dobry temat, żeby w to zainwestować. Nie wchodzimy w ciemno, bo tylko dlatego, że to są deweloperzy. Z reguły pomysły, z jakimi do nas przychodzą, nie do końca się sprawdzają w sprzedaży. My nawet czasami bierzemy ten pomysł, mówimy, słuchajcie, sprawdzimy wam na naszym fejsie, patrzcie, nie zatrybiło, to nie jest tylko nasz pomysł, tylko rzeczywiście gracze za tym nie są. I wtedy ustalamy dobry pomysł, jak powinien. Tak było na przykład z Contraband Police. Całkowicie wywróciliśmy pomysł zespołów z tym, co przyszli, z tym, co się skończyło. I Contraband bardzo dobrze sobie radzi. Filmiki z niego bardzo ładnie idą. Jest to połączenie kilku rzeczy, które już są w naszych grach i których jeszcze nie było. I to jest taki nasz system, czyli przygotowujemy marketingowo pomysł gry. Wszystko musi mieć sens. Ta spółka musi mieć sens. Nie produkujemy podmiotów, które mają robić grę, w którą gra trzy osoby. Panie prezesie, bardzo perspektywiczny jest rynek azjatycki, chiński. Jak sobie radzicie w ogóle na tym rynku? Czy rynek chiński, rośnie sprzedaż w ogóle? Tak, rynek chiński do tej pory był taki dosyć hermetyczny, czyli wydawcy z Chin kontaktowali się ze mną, że chcieliby na przykład 70% za wydanie gry na rynku chińskim, co oczywiście ani nie lubię nie lubię tego typu interesów i nie jestem zwolennikiem. Wolę raczej zdzierać sobie kolana i samemu i to się udało. Na rynek chiński weszliśmy najpierw 911, czyli po prostu sprzedawaliśmy to na Steam, ale od razu była wersja japońska, chińska i od razu reklama była kierowana na tamte rynki. Chyba drugie miejsce w naszej sprzedaży akurat zajęły wtedy Chiny, 911. Tak. Cały czas są bardzo ważnym rynkiem. I w Car Mechaniku, który nikt nie prognozował, że Chiny mogą być mocnym klientem, okazało się, że ostatnimi miesiącami, tygodniami były dni, gdzie Chiny były trzecim klientem, czyli wskakiwały na podium. Cały czas mówimy o naszej bezpośredniej sprzedaży przez Steam, gdzie tylko jeden ogniwo, czyli Steam, nie ma tego partnera. Tak, nie ma tego chińskiego partnera. Chiński partner niestety miałby pełną informację o know-how, dziele. My tego nie chcemy, sami tworzymy chińskie wersje i sami na tamtym rynku je marketingujemy. Panie prezesie, na koniec jeszcze dwa takie pytania bardziej korporacyjne. Jest pan największym akcjonariuszem spółki. Czy zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok? Ten jak zysk najbardziej, jest taki przyzwoity. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Mhm. Jestem akcjonariuszem. Myślę, że godziwy zysk za dobrze wykonaną pracę powinien zostać wypłacony. Przygotowujemy obecnie całą politykę dywidendową i ona w prospekcie już zaznaczyliśmy, że dywidenda być może będzie. Będzie. I ja jestem oczywiście tutaj zwolennikiem tego. Chcemy przedstawić czwarty kwartał zyski, czyli cały rok, o czym my właściwie mówimy, a później przedstawić politykę dywidendową firmy, biorąc pod uwagę, że robimy grę naprawdę tanio i
mimo że wiele osób chciałoby, żebyśmy robili naprawdę duże gry, bardzo drogie i tak dalej, nie jestem zwolennikiem za bardzo tej strategii. Raczej lubię małe gry i udowodniłem to, że taką paletą małych gier jesteśmy bezpieczni i bardzo zyskowni. Zawsze jest czas, żeby zrobić z jakiejś gry większą. Wiadomo, że Car Mechanic i Agony zawsze będą puchły w budżetach, tylko pytanie, czy to musi być zawsze te 15 milionów czy 100 milionów. Na razie dzisiaj trudno mi o tym powiedzieć. Czujemy się bardzo dobrze w tych małych grach. Zawsze one będą rosły, ale nie wiemy, czy do takich dużych poziomów, jak się niektórym zdaje. Więc biorąc pod uwagę, że robimy gry tanio i one są już pierwszego dnia tak naprawdę często rentowne, zarabiają netto pieniądze, myślę, że dywidenda u nas jest jak najbardziej wskazana, a z kolei dołączenie do grona drugiej firmy dywidendowej z Game Devu jest czymś, co mnie bardzo interesuje osobiście. A usatysfakcjonowany jest pan z wyceny akcji? Jesteście, no patrząc na dzisiejsze notowania, to właśnie drugą pod względem kapitalizacji spółką produkującą gry, bo wiadomo, po liderze, tak? A więc, ale biorąc pod uwagę plany wydawnicze, wyniki, to 72 zł, to jest co prawda 20 zł więcej niż podczas IPO, tak? Z 2016 roku. No minęło tak naprawdę niewiele więcej niż rok. Tak. Biorąc pod uwagę różne debiuty, jakie były z Game Devu, to można powiedzieć, że nasz debiut był udany na dzisiejszy. Tak. Ale z drugiej strony, ja jestem usatysfakcjonowany. Z reguły, delikatnie mówiąc, poprawnie jestem, albo dostatecznie. Jeśli hipotetycznie kiedyś, jak rzuciłem sobie wodze wyobraźni właśnie, jakby te wszystkie nasze 50 podmiotów było na giełdzie, to kapitalizacja ich była znacznie inna niż w grupie. Sam 911, Agony, Car Mechanic, te trzy zespoły mogłyby mieć kapitalizację taką jak my, ale cały czas zostajemy wierni swojemu pomysłowi. Grupa ma mieć u siebie wszystkie zespoły. Jeśli jakiś zespół rzeczywiście pokaże, że jest sens jego wejścia na giełdę, bo będą chcieli mieć większy feeling tej giełdy, ich działania będą powodowały od razu na przykład dużo większe wzrosty i się będą chcieli tym cieszyć, to my jak najbardziej to wspieramy, bo to będzie też dla nas dobre. Czy wykorzysta pan wzrost kursu i sprzeda trochę akcji, czy zostanie pan z tym pakietem? Nie, my jesteśmy 40%? Firmą dywidendową i tak chcemy być pokazywani. Nie sprzedaję żadnych udziałów, mimo że oczywiście już chyba w listopadzie fora dyskusyjne były takie, powiedzmy sobie, zaraz będą jakieś sprzedaże następować. No taki ze zdziwieniem to obserwowałem. Rozumiem, że rynek przyzwyczaił w wielu takich kwestiach tak, nas wcześniej, że prezes X mówi jednego dnia nie sprzedaje, drugiego sprzedał cały pakiet. Tylko, że ja na swoją pozycję pracowałem wiele lat. Ja poprzednio miałem tylko jedną firmę przez około wiele, wiele lat, a teraz mam drugą, w której po prostu jestem znaczącym udziałowcem i ja nie przewiduję. Jeśli ktoś ufa w moją politykę i zaufał podczas IPO i ufa mi, no to może dojdzie do rynku, do tego, że rzeczywiście nie mam w planach sprzedaży tych akcji. Oczywiście z wieloma funduszami od listopada były rozmowy. Na żadne takie rozmowy nie byłem zainteresowany kontynuowaniem, bo jesteśmy spółką dywidendową. Dywidenda u nas może być naprawdę ciekawym tematem, bo widać, ile kosztują gry, a ile przynoszą zysków. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był pan Krzysztof Kostowski, prezes, założyciel i największy akcjonariusz firmy Playway. Państwa zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu jutro, punktualnie o 12:00. Zachęcam do śledzenia naszego kanału na YouTube i subskrypcji.